Dzień dobry Państwu, Krzysztof Kamiński, jest to program Portfel Polaka. Od października nieco się pozmieniało, jeżeli chodzi o PIT i o tych zmianach w PIT-cie właśnie chciałem porozmawiać z moim i Państwa gościem, z panem Markiem Gadacz, doradcą podatkowym, partnerem w firmie Credo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy więc może od początku. Panie Marku, co generalnie zmieniło się w PIT-cie? Jakie zmiany zostały wprowadzone? O czym powinniśmy wiedzieć? No, myślę, że ta zmiana październikowa jest dość istotna dla wszystkich zarabiających, ponieważ zmieniła się stawka podatkowa, a mianowicie zmieniła się z 18 na 17%. I ta stawka dotyczy dochodów uzyskanych od 1 października, więc no osoby zatrudnione, które, że tak powiem, rozliczają się według skali podatkowej, no już te dochody otrzymane od 1 października będą po prostu podatkowały według niższej stawki 17%. Czyli kogo dokładnie będzie dotyczyła ta zmiana? No wszystkich osób, których dochody rozliczane są według skali, no to przede wszystkim pracownicy, no to największa grupa, ale też osoby uzyskujące dochody z tak zwanej działalności wykonywanej osobiście, czyli zleceniobiorcy, nie wiem, osoby na umowach o dzieło, na kontraktach menedżerskich, również osoby prowadzące działalność gospodarczą, przynajmniej te, które się rozliczają według skali podatkowej, czyli wszystkie osoby, które, tak jak wspomniałem, rozliczają swoje dochody według skali podatkowej, no to będą mieć po prostu te podatki nieco niższe, no bo ta stawka z 18 zjechała nam na 17%. Ona oczywiście dotyczy tylko 3 miesięcy, no bo no jest zmiana jakby w trakcie roku i w pełni tą zmianę odczujemy dopiero w 2020 roku, no bo wtedy będzie cały rok już obowiązywała ta stawka obniżona. Czy w jakiś sposób te zmiany wpłyną na pensję netto pracownika, czy nie? No tak, tak, tak. Oczywiście ja nawet zrobiłem takie przykładowe dwie kalkulacje przy założeniu, że zarabiamy 5000 zł brutto, przepraszam, miesięcznie. No to za październik możemy się spodziewać około 60 kilku złotych więcej w portfelu. Dla osób z kolei, które zarabiają minimalne wynagrodzenie, które wynosi w tej chwili 2250 zł brutto miesięcznie, no to ta zmiana to będzie około 40 zł więcej w miesięcznie netto. Znaczy w przypadku 5000 zł mamy 60 zł więcej, a w przypadku 2240. Tak, czyli taka niewielka różnica. Niewielka różnica. To wynika też z innych progów i jakby z trochę inaczej zbudowanej jakby tej skali też podatkowej. I stąd jakby ta różnica, no ona nie jest dokładnie wprost proporcjonalna, o tak trzeba powiedzieć. Czyli te osoby, które zarabiają najmniej, jakby najbardziej mogłyby na tym skorzystać. No tak, no bo też procentowo. Kwota wolna jest jakby odpowiednio ustrukturyzowana w stosunku do tej nowej skali. Im ktoś ma mniejsze dochody, tym ma większą po prostu kwotę wolną. I stąd jakby ta zmiana nie jest proporcjonalna, tak jakby należało sądzić, że skoro tutaj mamy różnicę więcej dwukrotną między 2250 a 5000, to powinno być dwukrotnie więcej, no to tak nie jest. No. Z uwagi na to, że jakby rzeczywiście poprzez zastosowanie kwoty wolnej osoby, które mają mniejsze dochody, po prostu więcej na tym trochę skorzystają. Jeśli chodzi o kwestie na przykład kosztu uzyskania przychodu, czy coś w tej kwestii się zmieniło? Też się zmieniło. Te koszty wzrastają dla pracujących osób. Od 1 października taka podstawowa stawka kosztowa to będzie 250 zł miesięcznie. Do końca września to było 111,25. Zatem no, czyli te zmiany jakby wynikające z... Ta różnica, którą podałem, ona uwzględnia obie, że tak powiem, rzeczy. Znaczy w sensie ten dochód miesięczny, który wzrasta, on uwzględnia zarówno fakt, że są wyższe koszty, jak i jest obniżona stawka podatkowa. Czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały niższe podatki, natomiast jakby muszą się liczyć właśnie tutaj z wzrostem tego kosztu, kosztu uzyskania przychodu, tak? Nie, to ten koszt uzyskania przychodów, on ma zastosowanie dla pracowników, czyli dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. Do tej pory to było 111,25 zł miesięcznie, taka podstawowa stawka, a w tej chwili od 1 października ona wynosi 250 zł,
czyli zwiększyła się jakby dwukrotnie. To jest takie standardowe odliczenie, które każdy pracownik no, może sobie stosować z tytułu uzyskiwania przychodów z umowy o pracę. Czy w najbliższym czasie też należy się spodziewać pewnych zmian, jeżeli chodzi o PIT? Czy to w ostatnim czasie była jakby jedyna proponowana zmiana przez rządzących? No, trudno powiedzieć, co się jeszcze zadzieje w przyszłym roku, z racji tego, że no, jak wszyscy dobrze wiemy, za chwilę mamy wybory i no, też zakładam, że wynik, który gdzieś tam będzie w tych wyborach, no, może wpływać też na potem ewentualne dalsze jakieś decyzje co do zmian w podatkach. To, o czym szeroko się też dyskutuje i myślę, że no, pan pewnie o tym słyszał, państwo również, no, to jest kwestia jakby 30-krotności limitu składki ZUS-owskiej. Są plany, żeby ten limit znieść całkowicie, co oznacza, że osoby, które no, zarabiają ponadprzeciętnie, czyli gdzieś około w tej chwili więcej 12-13 tysięcy złotych brutto miesięcznie, no to jak dojdą do tego limitu, to przestają te dwie podstawowe składki emerytalną i rentową płacić, tak? Jak ten limit zostanie zniesiony, no to bez względu na wysokość zarobków składka na ZUS będzie płacona cały czas. Stąd jakby, no będzie to oznaczało istotny wzrost kosztów zarówno dla pracodawcy, no bo składki są jakby dzielone pomiędzy pracownika a pracodawcę, no jak i też zmniejszenie dochodu netto pracownika. Natomiast czy tak się zadzieje? No takie są plany, zresztą one były oficjalnie gdzieś tam ogłaszane w projekcie budżetu, z tego co ja rozumiem na przyszły rok też podobno, że zapisane jest ta zmiana. Czy ona się, że tak powiem, ziści? Myślę, że trzeba będzie poczekać na to, co się zadzieje po wyborach i jakie będą decyzje po prostu podjęte co do tej zmiany. Dobrze, ale czy to w jakikolwiek sposób wpłynie też na... Pójdźmy nieco w wodze fantazji, że jednak zostałby zniesiony ten próg. Czy to wpłynęłoby też bezpośrednio na emerytury, co w ogóle nie ma żadnego związku, znaczy jakby nie tylko związku, co jakby to w ogóle by nie wpłynęło, natomiast byśmy byli obarczeni dodatkowymi kosztami, będąc osobami pracującymi powyżej pewnej skali, zarabiającymi. No, to też jest pytanie, jak, no bo to, że my dzisiaj płacimy te składki, czy przy założeniu, że ten limit zostanie zniesiony, no to osoby, tak jak wspomniałem, ponadprzeciętnie zarabiające będą płaciły wyższe składki. Czyli jakby no, tych środków zgromadzonych na tych indywidualnych kontach w ZUS-ie po prostu będzie więcej. Czy to się przełoży na wyższą emeryturę? No, system zasadniczo jest tak skonstruowany, że powinno. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy jak my będziemy przechodzić na emeryturę, nie wiem, tam za 20-30 lat, to ten system będzie tak samo wyglądał jak dzisiaj, czy rzeczywiście to, że osoby będą płaciły wyższe składki, powiedzmy od tego 1 stycznia 2020 roku, będzie oznaczało, że automatycznie dostaną wyższe emerytury za 20 czy 30 lat. No to jest jakby... Zakładam, że mogą być z tym problemy. To pewnie też będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, środków tam. Trzeba pamiętać też o tym, że obecnie emerytury i renty są płacone na bieżąco, znaczy no, są tak naprawdę realizowane głównie z wpłat, które wpłacają osoby ubezpieczone i te środki są przeznaczane na emerytury obecnych emerytów. Czy za 20 lat wpłaty do systemu, które będą realizowane wtedy przez pracujących, czy tam osoby, nie wiem, prowadzące działalność gospodarczą, czy jakieś inne grupy zawodowe, będą na tyle duże, żeby realizować podwyższone wpłaty z tytułu podwyższonych składek, które może wejdą od przyszłego roku, no to jest trudne w tej chwili do stwierdzenia. Ja też nie mam jakby ani badań, ani takich kalkulacji. No zakładam, że mogą być z tym problemy. No, natomiast pewnie nikt w stanie nie jest powiedzieć w tej chwili na 100%, jak to będzie i czy rzeczywiście wyższa składka, która potencjalnie się może pojawić w przyszłym roku zarówno po stronie pracownika i pracodawcy, przełoży się za 20-30 lat na wyższą emeryturę. Czy też pan, będąc częścią tam środowiska właśnie doradców podatkowych, będąc osobą, która bardzo dobrze zapoznaną też z tymi kwestiami, czy dostrzega pan na przykład pewne niebezpieczeństwo, że gdyby faktycznie coś takiego było wprowadzone, część na przykład z przedsiębiorców mogłoby stwierdzić, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to może są inne kraje, gdzie po prostu mi się bardziej opłaca założyć tą działalność gospodarczą i ewentualnie prowadzić ją w Polsce? Czy tutaj w tym momencie podałem abstrakcyjny przykład?
Wie pan, no, na pewno jeśli się zwiększają koszty pracy, dotknie to przedsiębiorców, którzy zatrudniają no, osoby powiedzmy na jakimś tam wyższym poziomie wynagrodzenia, no bo to jakby na tym polega. Z reguły są to osoby też o jakichś tam specyficznych, nie wiem, umiejętnościach. Mówi się, że tego typu zmiana może dotknąć szczególnie gałęzie jakby wysokiej technologii czy informatyków, no bo tam gdzieś tam te płace powiedzmy są na tych wyższych poziomach. Ja myślę, że to może wpłynąć w jakiś sposób na to, że część firm albo zdecyduje się przenieść, jeśli oczywiście takie możliwości będą, swoją działalność gdzieś tam za granicę, ale z drugiej strony też może zniechęcić część firm zagranicznych do tego, żeby w Polsce po prostu zainwestować, no bo jakby te firmy będą się też musiały liczyć z wyższymi kosztami zatrudnienia i może się okazać, że jest po prostu zatrudniczy, jakby prowadzić tą działalność w innym kraju unijnym, niekoniecznie w Polsce, tak, gdzie te koszty zatrudnienia są po prostu nieco niższe, a też są w stanie znaleźć osoby, które jakby gwarantują im podobny poziom, nie wiem, umiejętności, wykształcenia, doświadczenia. Uh-huh. Także wydaje mi się, że tutaj zwiększenie kosztu pracy w jakiś sposób na pewno się przełoży na rynek pracy. Rozumiem. Dobrze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Moim państwa gościem był pan Marek Gadacz, doradca podatkowy, partner w firmie Credo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.